Witam ponownie. W tej lekcji będziemy zajmowali się obiektami, a właściwie ramkami i ich zawartością. Zacznijmy może od prostych narzędzi, które znajdziemy w skrzynce narzędziowej InDesigna, w sekcji numer 2. I od samego dołu występuje tutaj narzędzie prostokąt, które możemy wybrać, kliknąć, przeciągnąć i tym samym tworzymy prostokąt. Proponuję teraz przejść do narzędzia powyżej. Jest to ramka prostokątna. Wybieramy, klikamy, przeciągamy i przejdźmy teraz do narzędzia tekst. Wskazujemy, klikamy, przeciągamy. W tym przypadku utworzyliśmy generalnie trzy obiekty. Różnią się od siebie wizualnie. Jednakże tak naprawdę mamy do czynienia z jednym obiektem. I tak, jeśli skorzystamy ze skrótu W, czyli przejdziemy do trybu podglądu, zauważymy, że właściwie uzyskujemy wizualny wygląd tylko i wyłącznie w prostokąt, który domyślnie ma zastosowany obrys. Tak więc wystarczy, że zrezygnujemy z tego obrysu aczkolwiek po zaznaczeniu obiektu, i obiekt znika nam ze sceny. I skorzystam ze skutu W jeszcze raz. Spoglądając teraz na nasze obiekty, zauważymy, że tylko prostokąt dysponuje ukośnymi liniami, jednakże po wskazaniu jednego z tych obiektów, czy właściwie po wskazaniu wszystkich obiektów, zauważymy, że właściwie niewiele się od siebie różnią. I tak, przykładowo wszystkie obiekty dysponują odpowiednimi elementami kontrolnymi, które znajdują się w prawym górnym narożniku, te dwa punkty. A tylko ramka tekstowa dysponuje dodatkowymi slotami wejścia i wyjścia dla tekstu. I tak, jeśli będziemy wskazywać chociażby dwa pierwsze obiekty, to zauważymy, że zestaw opcji, które znajdują się w górnej części interfejsu wypanelu sterowania, właściwie się nie zmienia. I tylko po przejściu do ramki tekstowej zauważyłem pewną zmianę w odniesieniu do tej sekcji dopasowywania ramki do kontekstu i na odwrót. I zamiast pełnego zestawu opcji pojawiają się tutaj opcje powiązane z justowaniem. I nie tylko. Wszystko to oznacza, że w odniesieniu do tych trzech obiektów możemy właściwie wykonywać podobne operacje, które znajdują się właśnie w panelu sterowania lub też chociażby w menu obiekt. I tak. Jeśli skorzystamy teraz z narzędzia tekst i klikniemy wewnątrz ramki tekstowej to oczywiście siłą rzeczy pojawia się kursor i możemy tutaj wprowadzać tekst z naszej klawiatury. Lub też możemy skorzystać z menu tekst i wybrać wypełnić tekstem zastępczym. Jeśli tym samym narzędziem klikniemy na obiekcie prostokąt, to bardzo szybko zauważymy, że ten obiekt jest konwertowany do ramki tekstowej i możemy właściwie wykorzystać to samo polecenie. Dobrze. I po zaznaczeniu obiektu zauważymy również tutaj dwa dodatkowe sloty wejścia i wyjścia dla przepływu tekstu. Czyli w ten sposób skonwertowaliśmy ramkę do ramki tekstowej. I to samo możemy zrobić z ramką prostokątną. Wybieramy tekst, klikamy wewnątrz i wypełniamy tekstem zastępczym. Możemy swobodnie powiedzieć, iż tak naprawdę mamy do czynienia z jednym typem obiektu, który spełnia różne funkcje i występuje w różnych narzędziach. I tak, o ile w narzędziu tekst nie znajdziemy żadnych nietypowych kształtów, które moglibyśmy wypełniać tekstem, o tyle, wykorzystując pozostałe narzędzia, możemy uzyskać dostęp do takiego kształtu prowadzić narzędzie tekst, kliknąć, wkleić bądź wypełnić zastępczym. No dobrze, ja cofnę ostatnią operację. Mniej więcej do tego miejsca. OK. I tak wskażę pierwszy obiekt, przywrócę tutaj obrys. Dobrze troszeczkę go zwiększę W drugim przypadku skorzystam z wypełnienia. Ok, a w tym przypadku powiedzmy również wykorzystam wypełnienie. Tak więc widzimy wyraźnie, że w odniesieniu do ramki tekstowej możemy również korzystać z tych samych operacji, które wykonujemy w odniesieniu do obiektów wektorowych. Tak więc ja w tym przypadku mogę skorzystać z wypełnienia, jak i z obrysu. Jako, że mam do czynienia z obiektami wektorowymi, możemy również wpływać na ich elementy konstrukcyjne. Tak więc domyślnie pracujemy z całymi obiektami. Mając po prostu aktywne narzędzie na zaznaczenie, po prostu wskazujemy całe obiekty. Jednakże, jeśli skorzystamy z narzędzia Direct Selection Tool, które znajduje się bezpośrednio poniżej, to uzyskujemy dostęp do elementów konstrukcyjnych, czyli do punktów i segmentów, które tworzą te obiekty. OK, i wybór takiego narzędzia już zmienia typ wyświetlania naszych obiektów. Możemy teraz wskazywać poszczególne punkty kontrolne. Zauważymy, że pozostałe zostały odznaczone, czyli są puste w środku. Następnie kliknąć i przesunąć. i wpływam na kształt. robimy to w odniesieniu do wszystkich tych obiektów, jak i do ramek tekstowych. dobrze. jeśli teraz skorzystam z dwukliku, przejdę do tekstu, wypełnię, to tekst zostanie wprowadzony do nietypowego kształtu. zwróćcie uwagę teraz na to, iż po wskazaniu poszczególnych obiektów zauważymy, że obwiednia obiektu Różni się od obwiedni zawartości tego obiektu we wszystkich przypadkach. Tak więc, obwiednia zewnętrzna po prostu wyznacza granicę całej zawartości tego, co znajduje się w tym obiekcie. Zaś linie, które otaczają zawartość i punkty, które wyznaczają te linie, są kontrolowane przez Direct Selection Tool i są to właśnie elementy konstrukcyjne, które znajdują się wewnątrz naszego kontenera. I możemy również wpływać na elementy konstrukcyjne korzystając z narzędzia pióro. Tak więc przykładowo możemy odejmować punkty. OK, możemy skorzystać chociażby ze skrótu ALT. Tym samym będziemy dodawali punkty. Ja dodam punkt na segmencie w tym miejscu. Następnie skorzystam ze skrótu CTRL. Przełączę się automatycznie do narzędzia Direct Selection Tool. Przytrzymując ten skrót, mogę zaznaczyć ten punkt i przesunąć go tutaj. Cały czas, mam aktywne, cały czas mam aktywny skrót Control, zaznaczam teraz ten punkt, przesuwam tutaj, zaznaczam obydwa, chwycę cały segment i przesunę tutaj. Tak więc przeciągając, czy też właściwie wskazując odpowiednie elementy konstrukcyjne widzimy, czy będziemy edytowali punkt, czy też segment. Tą płynność właściwości pomiędzy obiektami warto mieć cały czas z tyłu głowy podczas pracy z programem InDesign. I te same reguły właściwie mają zastosowanie w odniesieniu do zdjęć, które wprowadzamy do programu. Ja skorzystam z menu plik, umieść, a właściwie wykorzystam skrót Ctrl D. Dobrze, Wskażę zdjęcie, zdjęcie zostanie załadowane do kursora i możemy teraz kliknąć i przeciągnąć je wraz z prawym przyciskiem myszy. Możemy również skorzystać ze skrótu Shift, tak aby kadrować nieproporcjonalnie. Dobrze. Następnie zwalniam prawy przycisk myszy i wprowadzamy obiekt. Możemy również skorzystać z CTRL-Z. To spowoduje, że zdjęcie powróci do kursora i możemy kliknąć po prostu, zwolnić przycisk myszy i zostanie materiał wprowadzony do naszego układu. Ja skorzystam z prawego przycisku myszy. Przejdę do wydajności wyświetlania i skorzystam z wysokiej jakości. W tym przypadku również dysponujemy kontenerem, czyli ramką, wewnątrz której znajduje się grupa pikseli tworzących zdjęcie. A to oznacza, że możemy posługiwać się narzędziem. Zaznaczenie, klikać i przesuwać obiekt, jak i Direct Selection Tool, wskazywać wybrane punkty i je przemieszczać. Jednak, w przypadku zdjęć, które importujemy do InDesigna, te obiekty zachowują się troszeczkę inaczej niż obiekty wektorowe. I tak, jeśli przeniesiemy kursor myszy mniej więcej na środek obiektu, to zauważymy, że pojawia się rączka i w moim przypadku powinien pojawić się również okrąg wokół tej rączki. Jednak, z powodu kamtazy, dzięki której nagrywam ten materiał, prawdopodobnie ten półprzezroczysty element jest niewidoczny. I tak, po pojawieniu się tej rączki możemy zaznaczyć zawartość naszego kontenera. I ja kliknę jeszcze raz poza obiektem, dobrze, wskażę obiekt i zwrócę tym razem uwagę na parametry, które są umieszczone w polach odpowiedzialnych za położenie x oraz y. I tak, ja w tym przypadku dysponuję tutaj dwiema różnymi jednostkami miar. Wynika to z tego, że kliknąłem prawym przyciskiem myszy na miarce i wybrałem piksele w odniesieniu do osi X, tak więc to samo zrobię w odniesieniu do osi Y. Po ponownym zaznaczeniu obiektu, czyli naszej całej ramki, zauważymy, że jej położenie w odniesieniu do kartki to 199 na 90 pikseli na osi X oraz Y. Oś X to oś horyzontalna, Y to oś wertykalna. I tak, jeśli jak zawartość tego obiektu, czyli samo zdjęcie, to zauważymy, że położenie tego zdjęcia to 00 pikseli. W tym przypadku zdjęcie odnosi się do ramki, zaś ramka ze zdjęciem odnosi się do strony. Czyli tak, jeśli będę teraz chciał znaleźć położenie 00 pikseli dla całego obiektu, to muszę po prostu przesunąć to zdjęcie w lewy górny narożnik. I w tym przypadku. Obiekt oraz jego zawartość dysponują parametrami 00 pikseli dla osi X oraz Y. Powstaje teraz pytanie, w oparciu o jaki punkt ustalana jest wartość 00 dla całego obiektu, bo w końcu cały obiekt nie może leżeć na pojedynczym punkcie na osi X oraz Y, gdyż on zajmuje przestrzeń 300 na 200 pikseli. Jeśli zajrzymy do panelu sterowania całkowicie na lewą stronę, to zauważymy tutaj siatkę punktów i lewy górny narożnik jest wypełniony. To właśnie ten punkt na naszym obiekcie, czyli punkt, który znajduje się w tym miejscu, jest odniesieniem dla położenia naszego obiektu. Jeśli klikniemy teraz na punkt po przeciwległej stronie, to nagle zauważymy przeskok wartości na osi x, gdyż w tym przypadku punkt odniesienia znajduje się w tym miejscu. Tak więc, jeśli teraz chcemy obiekt umieścić powiedzmy w punkcie 00xy całej naszej strony, to musimy przesunąć obiekt w taki sposób. Jeśli umieścimy punkt odniesienia na środku, to przesuwamy w taki sposób. Dokładnie ta sama zasada obowiązuje zawartość naszego obiektu, czyli zdjęcia, które wypełnia ramkę. Widzimy po kliknięciu na zawartości, że dalej dysponujemy punktem odniesienia. Różnica jest tylko taka, że cały obiekt odnosi się do strony i do punktu 00 osi X oraz Y, który znajduje się w tym miejscu się zawartość odnosi się do swojej ramki, czyli do punktu 0, 0, osi X, Y, który w tym przypadku znajduje się w lewym górnym narożniku naszej ramki. Tak więc mając punkt odniesienia na samym środku, musimy teraz przesunąć zdjęcie w odniesieniu do ramki, a nie w odniesieniu do strony, w taki sposób, aby środek zdjęcia znalazł się, znalazł się w lewym górnym narożniku ramki. I widzimy w jaki sposób ramka teraz kadruje zawartość. Dokładnie tą zawartość, która znalazła się poza ramką. Jeśli byśmy teraz chcieli dokładnie wypełnić ramkę zawartością, to możemy skorzystać z odpowiednich predefiniowanych ustawień, a właściwie poleceń. Jednakże możemy wybrać trudniejszą metodę i w tym celu po prostu zaznaczamy zawartość. Ja skorzystam z dwukliku. Dobrze. Następnie zmieniamy punkt odniesienia na lewy górny narożnik, czyli na to miejsce, gdzie znajduje się punkt 00 osi XY naszej ramki. I wprowadzamy 0 i 0. Tak więc obydwa punkty się teraz ze sobą pokrywają. No dobrze, mam nadzieję, że to nie brzmi zbyt skomplikowanie i przejdźmy teraz do skalowania. W tym przypadku właściwie zasady są te same. Możemy skalować osobno ramkę, jak i zawartość. Tak więc ja w tej sytuacji mam zaznaczoną ramkę i wiem, że rzeczywiste wymiary tego zdjęcia to 1024 na jakąś tam wartość. Czyli wprowadzam 1024. Jednakże widzimy, że w tej sytuacji tylko rozszerzyliśmy samą ramkę horyzontalnie. Tak więc skorzystam z Ctrl Z i skorzystam z możliwości skalowania ujednolicalnego, klikając na tej ikonce i wprowadzę 1024 jeszcze raz, skorzystam z Entera i widzę, w jaki sposób ramka została powiększona. Dobrze. I wskażę zawartość. Widzimy, że skala jest inna. Tak więc wprowadzamy 1024 i Enter. Oczywiście istnieją o wiele szybsze metody dopasowywania ramki do zawartości i na odwrót, i tym będziemy zajmowali się w kolejnej lekcji. Ja właściwie jeszcze zapomniałem o tym, iż możemy w polach, które są odpowiedzialne za skalowanie i położenie, wprowadzać również wyrażenia matematyczne. Tak więc przykładowo ja mogę teraz zmniejszyć ten obiekt o 50%, wprowadzając następujący ciąg znaków. Dobrze. Czyli podzielić przez 2. OK. I to samo mogę wykonać w odniesieniu do zawartości. Super. Dobrze. Przykładowo mogę zaznaczyć obiekt, wprowadzić wartość 0 dla osi x. Dobrze. Lub chociażby 10. A następnie mogę skorzystać z 10, pomnożyć przez 20. OK. Dodać powiedzmy 15 i tak dalej. I tym samym zakończmy ten rozdział i spotkamy się w następnym.